Poznaniu w całej strefie stać za te 5 zł miesięcznie. Ponieważ spotykamy się na klubie dyskusyjnym, w związku z tym zapraszam Państwa do zadawania pytań naszym gościom. Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Ponieważ tutaj mamy możliwości techniczne ograniczone, więc bym prosił o zadanie pytania przez podejście tutaj na scenę, ponieważ na mikrofon tak daleko nie sięgnie. W związku z tym, kto z Państwa chciałby zadać pytanie, to bardzo proszę. Dzień dobry. Przemysław Gwiazda, Stowarzyszenie Także Obrania. Szanowni Państwo, jak wszyscy mieszkańcy Łazarza, tak samo ja jestem pełen obaw, niepokoju. Temat jest ważki i dlatego chciałbym zadać obecnym radnym miejskim po stosunkowo prostym pytaniu, oczekiwam od nich stosunkowo prostej odpowiedzi. Od pana radnego Bośkowieka chciałbym się dowiedzieć, co miasto nam da w zamian za pieniądze, które będziemy płacić. Rodzina, która ma jeden samochód, zapłaci rocznie miasto 120 zł, a rodzina, która na przykład z przyczyn ubezpieczeniowych ma dwa samochody, ale zarejestrowała dwa samochody na jedną osobę, zapłaci miasto około 2000 zł. Takich rodzin na Łazarzu jest całkiem sporo. Co miasto da nam za 2000 zł rocznie? Do pana Mikuły mam to inne pytanie. To znaczy ja myślę, że przede wszystkim w ramach działań związanych z przygotowaniem strefy też jesteśmy zainteresowani tym, aby w sposób odpowiedni została przygotowana infrastruktura, tak? Żebyśmy chociażby mieli taką wymierną korzyść, że kwestie remontowe, o których tutaj żeśmy wspominali, że w perspektywie kilku lat jest to do zrealizowania, żeby być może przygotowując ten teren można było to zrealizować szybciej. No i na ten moment jest to jedyna odpowiedź, którą mogę przekazać. To jest proste pytanie. Płacę 2000 zł rocznie, to co za to mam? W tej chwili papier za darmo. Idzie do budżetu. Idzie do budżetu. Dziękuję bardzo. Może damy głos innym. Proszę podejście, niestety mikrofon za daleko nie sięgnie. Głos swój. Proszę Państwa. Ja tylko słyszałem w jednej wypowiedzi jakiś sens. To co mówił Łukasz Mikuła. Dlatego kiedy się mówi o strefie ograniczonego parkowania, trzeba pytać się, po co to się stosuje? To jest pierwsze pytanie, podstawowe, po co to stosować? Są dwa powody, proszę Państwa. Jeden to jest w ten czas, kiedy jest deficyt miejsc postojowych i stara się zniechęcić przyjezdni do tego, żeby tu przyjeżdżali. A drugie, kiedy się stara wręcz świadomie ograniczyć ruch. Polityka, którą Rada tego Miasta uchwaliła w 2000 roku, przewidywała, że ten transport powinien być zrównoważony i udział podróży samochodem powinien wynosić około 40%. 12 lat temu wynosił już 43%, proszę Państwa, a dzisiaj, chwała Bogu, po 12 latach, nie wiem, no nie znam badań, chyba nic Panów nie zna, dlatego że kompleksowe badania ruchu było robione ostatnio 12 lat temu i robione są tylko fragmentaryczne badania i na podstawie aproksymacji przyjmuje się. Jak można się pomylić, to żeśmy w historii przerabiali takie lekcje, na przykład uruchamiając PST, kiedy podobno dla dwóch linii tramwajowych nie miało być pasażerów, a tu się okazało, że trzy od razu miały co wozić. Proszę Państwa, trzeba mówić o rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych i tych problemów namnożyło się. Ale nie rozwiąże się ich drogą ograniczania tylko postoju samochodu. Dlatego, że pierwsza rzecz to jest tego typu, że proszę Państwa, ludzie tutaj, którzy mieszkają przy starych ulicach, przy tych, gdzie są kamienice prawie stuletnie, to jest taka właśnie Głogowska, to jest ulica Matejki, Kasprzaka, Małeckiego. Proszę Państwa, to są ulice, gdzie ludzie nie mają podwórek. Nikt nie jest zobowiązany zapewnić miejsce postojowe mieszkańcom. Sam sobie ma to zorganizować. Na samochód również nie nałożono takiego obowiązku. W związku z tym co? W powietrzu? Nie, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o samo parkowanie, jeżeli chce się uszanować mieszkańców i nie chce, żeby się oni wyprowadzali, to po pierwsze trzeba im umożliwić posiadanie samochodu. Dlatego, że dzisiaj, no teraz już w Poznaniu dzisiaj, trzeba liczyć tylko na samochód, ewentualnie rower, jeżeli się gdzieś chce dojechać, bo na pewno nie komunikacją zbiorową, prawda? To wszyscy już odczuwają. Ale proszę Państwa, trzeba również popatrzeć na taką ulicę. Przykładowo tylko pokażę Głogowską.
Mamy tu różnego rodzaju konflikty, proszę Państwa. Ja bym prosił o zadanie, przedstawię Pan Jerzy Babiak, Stowarzyszenie My Poznaniacy. Rozumiem, prosił o zadanie do dyskusji, tak i przyjdziemy w dalszą część spotkania. Bym prosił o zadanie konkretnego pytania do naszych gości. Przepraszam bardzo. No jeżeli ja słyszałem tylko jedną sensowną wypowiedź, to o co ja mam pytać? O bzdury? Jeżeli mamy mówić, to tylko możemy mówić o tym, co ma sens. I jeżeli ja mówię, że ograniczone miejsca postojowe tylko w dwóch przypadkach, w Poznaniu jest trzeci przypadek. To jest czysty fiskalizm. W Poznaniu wprowadza się miejsca płatnego postoju po to, żeby zebrać pieniądze od ludzi. Nie rozwiązuje się problemów komunikacyjnych. I jeżeli ja słyszę taki przegląd informacji i takie zdania wypracowane, gdzie utrudnimy jeszcze bardziej ludziom życie, po prostu zniechęćmy ich do tego mieszkania zupełnie, niech się wszyscy wyprowadzą stąd, to w ten czas będziemy mieli faktycznie, gdzie postoje zlokalizować, tylko tu nie będzie miał kto w tych postoi korzystać. Dlatego nie ma sklepów, już Głogowska była ulicą handlową, nie jest ulicą handlową, są karter budy tylko. Dobrze, jest pytanie do gościa. Jeszcze raz powiem, jeżeli ja prawie całe swoje życie jadłem chleb właśnie z polityki transportowej, komunikacyjnej, na tym robiłem. Kiedy widzę taką ignorancję, to aż mi się chce płakać. I mówię, że ja dożyłem takich czasów, kiedy wręcz po doskonale sformułowanej polityce transportowej w tej chwili jest robione wszystko na oka. Tyle. Zgadzam się z panem. Czy jest następne pytanie? Kto, jeżeli pani to pytanie było pytanie. Kto zapraszał, bo niestety nie kolejny mikrofon. Konkretne pytanie zapraszam. Tak, dobry wieczór. Może pan... Ja chciałam zaapelować do pana, który prowadzi tę dyskusję, żeby pan jednak dał możliwość taką, ażebyśmy dyskutowali. Każdy jest. Bo tutaj jest napisany klub dyskusyjny, dyskusja na temat. Ja bym chciała usłyszeć zdanie państwa i bardzo proszę, żeby pan nie dzielił ludzi na tych, którzy mają, mogą zadać pytanie i tych, którzy siedzą, są gośćmi i będą dyskutować. No, każdy z przedstawicieli chciałby zadać pytanie, więc... Ja sądzę, że ludzie by chcieli wypowiedzieć swoje proszę. Zdanie, a ci, którzy przed nami mają o tym wszystkim decydować, chcieli poznać to zdanie ludzi, tak, którzy tu mieszkają i ewentualnie będą tej strefy doświadczyć na sobie. W takim razie proszę panią radną tutaj. Ja przyszłam, ciut się spóźniłam, ponieważ byłam na komisji rewitalizacji. Także przepraszam, pan Mikuła wyszedł ciut wcześniej, ale... Pani radna, jakie mam pytania? Także ja nie mam pytania, ja tylko chciałam zgłosić takie kilka uwag. Ja bym tylko, pani radna, niech się nie denerwuje. Nie wiem, z czym mamy lecieć dalej do przodu i szkoda czasu, bo na Jeżycach było wielkie zamieszanie przy wprowadzaniu strefy i budziła ona olbrzymią niechęć Rady Osiedla i mieszkańców i nie było to w modelowy sposób zrobione, tylko wręcz odwrotnie. Stare Miasto, gdzie obowiązuje strefa najdłużej, jest może trochę innym przykładem funkcjonowania samochodów, mieszkańców, jest to mnogość firm, chociaż na Mazowszu też jest wiele firm. I tylko należy rzeczywiście, jeżeli w ogóle myśleć o wprowadzaniu strefy, mnie osobiście ona się kojarzy z wyciąganiem od ludzi pieniędzy i niekoniecznie z jakimś konsekwentnym planem, co z tymi nowymi pieniędzmi, którymi zrobić na rzecz rozwiązywania problemów, także braku miejsc do parkowania. Także na pewno będzie to te 120 zł rocznie od wszystkich posiadaczy samochodów, ilu jest posiadaczy samochodów mieszkających na terenie Łazarza wśród tych 40 tysięcy, nie wiem, czy ktoś może na to odpowiedzieć, sądzę, że może, bo Wydział Komunikacji wie to doskonale. Więc wiemy, jaką kwotę otrzymamy rocznie z tytułu tego wykupienia tego abonamentu. I może i wiemy, że taką kwotą dysponujemy, która wygenerowana jest przez to przedsięwzięcie potencjalne, jeżeli w ogóle. I czy możemy ją sensownie wydać, czy ona pójdzie na te parkomaty i ewentualnie nie pójdzie na rozwiązywanie problemów, które tutaj państwo macie z parkowaniem i nie tylko. I teraz na Starym Mieście ubyło miejsc do parkowania dla mieszkańców z chwilą wprowadzania strefy. Firmy rzuciły się na
wykupywaniem tych kopert. Tak? Te koperty obowiązują także w nocy, także nie może mieszkaniec zaparkować na pustej w nocy kopercie, nie wiem, banku, ponieważ nie wolno, tak? Jest to pilnowane. Także tutaj Państwo z ZDM-u czy mogą więcej na ten temat powiedzieć. Także takie przedsięwzięcie wymaga rozwagi i wymaga dobrze skalkulowanej koncepcji i dobrego wymarzenia tych za i przeciw. Nie można tego robić na hip-hipku raz. I też obawiam się, że może tutaj jest takie trochę proste założenie, część zwolenników tego pomysłu na tym przedwstępnym etapie, że to spowoduje większą łatwość w parkowaniu do mieszkańców. To nie spowoduje większej łatwości w parkowaniu do mieszkańców, bo ta łatwość jest spowodowana innymi czynnikami, takimi lokalnymi, co się dzieje na tej ulicy, kto tam ma firmy, kto nie ma, co chce. I to trzeba dobrze rozważyć. Tak, natomiast na pewno się to wiąże z fiskalizmem po stronie miasta i po prostu z wyciąganiem kolejnych pieniędzy z Państwa kieszeni na jakiś wydatek, który będziecie musieli ponieść, żeby tutaj móc mieć ten identyfikator. I ostatnia sprawa, przynajmniej Stare Miasto jest podzielone na strefy. Jeżeli ktoś mieszka przy Okrąglaku, to już nie parkuje przy Urzędzie Miasta za ten identyfikator, tylko musi płacić normalnie, tak? Jeżeli teraz Państwo jesteście przyzwyczajeni, że jeździcie po Łazarzu, to nie będziecie jeździć na tym identyfikatorze po Łazarzu, tak? Będziecie po swoim malutkim tam jakimś kwartale jeździć na tym identyfikatorze i parkować, a za resztę będziecie płacić słowo. Dzisiaj nie płacicie. Dziękuję. Czy ja mogę? Proszę. Ja mam dwa pytania, ale zadam je pojedynczo. Pierwsze pytanie, takie najbardziej wredne, jako że jestem człowiekiem wrednym, to kto mi odpowie na pytanie, czym ja się różnię od urzędnika miejskiego? Niczym. Takie miałem wrażenie. To dlaczego ja, prowadząc działalność handlową czy głowiowskiej, mam płacić i to słono już w tym momencie za samochód? Od razu mogę powiedzieć, że zamknę sklep, bo to się dziwi, opłacało kompletnie w tym momencie. A dlaczego urzędnicy mają dwa bezpłatne parkingi na Podkolegiackim? Jeden, to zresztą tradycyjnie od zawsze, a drugi w miejscu, gdzie kiedyś było boisko szkolne, wrzucono bez tych inwalidów biednych, gdzieś tam w cholerę, a tam zrobiono bezpłatne parking dla urzędników. Więc różnie się czymś od urzędników, czy nie? To chciałbym mieć takie same prawa. To jest jedno. I drugie pytanie. Padło tu wiele fajnych sformułowań, szczególnie ze strony zarządu dróg, jak to ładnie tą strefę zrobić. Pani radna Kretkowska powiedziała Państwu danu, że jesteście walnięci wrogi i wam wytłumaczyła dlaczego. Pamiętajcie o tym przy wyborach. Moje pytanie. Nie padło żadne pytanie, co z parkingami dla tych osób. No gdzie ich chcecie wyrzucić w końcu? To jedźcie z tą strefą, aż nie wiem, pod Komorniki, pod Oszą. Przecież proszę Państwa, powiem w ten sposób. Ja troszkę po Europie pojeździłem. Wszędzie są problemy parkowania. Wszędzie. Natomiast wszędzie przy pętlach tramwajowych, metra, autobusowych są wielopoziomowe parkingi. Za 10 godzin stania na parkingu w Rzymie zapłaciłem 8 euro. Dla mnie to jest dużo. Dla Włocha to jest godzina parkingowania. I to jest moje pytanie. Co z parkingami przy pętlach tramwajowych? Kto ma jakiś pomysł na ten temat? Proszę Państwa, ja nie potrafię na to odpowiedzieć w taki sposób, jaki by Pan może chciał usłyszeć. Miasto od mniej więcej 3 lat stara się, żeby powstały parkingi kubaturowe w tych miejscach, gdzie najbardziej jest to potrzebne. Miasto jest w określonej sytuacji finansowej i my to jako pracownicy, jako jednostka budżetowa tego miasta, my rozumiemy. Miasto podjęło także próby poszukania inwestorów prywatnych, którzy by mogli zainwestować swoje środki w budowę tych parkingów. Niestety sytuacja prawna nie tylko w Poznaniu, ale w Polsce jest taka, jaka jest. I to, ja może za chwilę wytłumaczę, na czym polega ta sytuacja prawna, ale to de facto uniemożliwia budowę parkingów z inicjatywy i środkami osób prywatnych.
Ta sytuacja prawna polega na tym, że jest taka ustawa, która określa dla wszystkich miast w Polsce, nie tylko dla Poznania, że górna stawka opłat za miejsce postojowe nie może przekraczać pewnej sumy. W tej chwili jest to za pierwszą godzinę 3 zł. I my nie możemy, Poznań, ani żadne inne miasto w Polsce, za pierwszą godzinę parkowania wyznaczyć opłaty wyższej. Mimo że, jak strefa płatnego parkowania powstawała w Poznaniu, mimo że w regulaminie tej strefy był taki zapis, że ta cena jest regulowana. Regulowana zależy od popytu i podaży. Założenie było takie, że ona ma powodować, że minimum 20% miejsc będzie wolnych w tej strefie parkowania. Ten fakt miał być regulowany przez stawkę za godzinę. Niestety ta ustawa uniemożliwia. Dlatego szereg tych spraw, o których tutaj Państwo radni, Państwo mówią, że rzeczywiście ta strefa nie do końca dobrze funkcjonuje. Ona funkcjonuje między innymi w znacznym stopniu z tego powodu. Jeżeli to potraktuje Pan jako pośrednią odpowiedź na Pana pytanie, no to będę zadowolony. No nie potrafię wskazać w tej chwili miejsc, gdzie miasto w związku z rozszerzeniem, planowanym rozszerzeniem strefy płatnego parkowania, planuje właśnie tego typu miejsca do parkowania, czyli jakieś miejsca, parkingi kubaturowe czy parkingi podziemne. No, jest taka sytuacja prawna. Ze swojej strony my już wiele razy żeśmy interweniowali i w Ministerstwie Transportu, i poprzez władze miasta Poznania, żeśmy także próbowali zmienić tą ustawę. Ona by w moim odczuciu rozwiązała wiele spraw, ale no niestety jest taka i nie mamy wpływu. Musimy tą ustawę przestrzegać. Natomiast zapytam, co z parkingami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego? Jeden z takich parkingów mamy na Placu Wolności. Czy tutaj są propozycje miasta, zarządu miejskich, budowy takich parkingów w ramach tego systemu? Zarząd Dróg Miejskich jak gdyby nie zajmuje się budowaniem takich parkingów. Jest tutaj kolega z Wydziału Gospodarki Komunalnej. Ten Wydział Urzędu Miasta, tyle co ja wiem, przygotował już chyba 2 przetargi i one nie przyniosły żadnego rozstrzygnięcia. Po prostu nie zgłaszały się żadne instytucje, które by chciały właśnie w tym systemie wybudować parking, czerpać zyski tak jak to jest na Placu Wolności przez ileś lat, a po tym okresie te parkingi przechodzą oczywiście tak jak parking pod Placem Wolności przechodzi na własność miasta. Mimo tych starań, i to jest chyba już od 3 lat, jak dobrze pamiętam, te starania Poznań podejmował. Czy ktoś z Państwa może? Aleksander Żuchowski, Stowarzyszenie Poznaniacy. Ja mam takie pytanie, ponieważ Pan Mejer mówi, że w kompetencji ZWMU nie leży budowanie parkingów uporowych czy parkingów park and ride. Natomiast kompetencji ZWMU leży coś, co jest ściśle z tym skorelowane, mianowicie sygnalizacja świetlna. I nawet jeżeli obstawimy wszystkie możliwe pętle parkingami, to bez priorytetów komunikacji zbiorowej absolutnie nie osiągniemy żadnego efektu. Jest to, ja się zgadzam z tym, że to jest fiskalizm w momencie, w którym nie daje się mieszkańcom sensownej alternatywy. To chociażby chodzi o to, że nawet jeżeli stawki parkingowe będą uderzały mieszkańców po kieszeni, to oni nadal nie będą korzystać z komunikacji zbiorowej, ponieważ im się bardziej będzie opłacać jechać samochodem wszystkim razem, na przykład w tekście pan rodziną, niż dajmy na to wykupić bilety miesięczne dla wszystkich jej członków. To bardzo mi brakuje na przykład przy stole dyskusyjnego byłaby przedstawiciela ZTM, w ogóle jakakolwiek rozmowa na temat komunikacji bez przedstawiciela organizatora komunikacji zbiorowej bez sensu. Zajmowali się jakby pewną kompleksową dziedziną z jednej perspektywy, natomiast ona ma wiele wymiarów i tak naprawdę nie osiągnie się niczego, jeżeli się będzie zabierać za to osobno. Pytanie moje jest takie w takim razie, czy jest to w ogóle w jakikolwiek sposób powiązane z rozwojem komunikacji zbiorowej. Ja chciałem
prostu zauważyć, że Łazarz jest wyjątkowo dobrze skomunikowany przez sieci. Sama sieć jest stosunkowo gęsta jak na Poznań, natomiast nikt nie chce korzystać. Ja sam z Łazarza chodzę do centrum na Piechotę ostatnio i jest szybciej. W związku z tym uważam, że takie cząstkowe działanie jest obsesyjne. Ja chciałbym zapytać, czy jest to w ogóle w jakiejkolwiek korelacji z zarządem transportu miejskiego, czy w ogóle są jakieś pomysły na to, jak to ma działać w konkretce? Panie Naczelniku, czy Zarząd Dróg Miejskich prowadzi rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego? Proszę Państwa. Aktora i chyba nie kosztuje to 120 zł na rok. No jest to po prostu drenaż pieniążny. No nie czarujmy się, no taka jest prawda. I ja chciałbym się zapytać w takim razie, czy ktoś mi jest w stanie udzielić odpowiedzi, ile jest kwotowo, chociażby procentowo, ile wkład dotyczy z tych identyfikatorów, a ile zarabiamy na parkomatach, ile zarabia miasto na parkomatach, na sklepie, od przyjezdni. I to bym chciał, to pytanie, żeby mi ktoś z Państwa na to pytanie odpowiedział. Więc odpowiadam, w tej chwili strefa płatnego parkowania ma przychodu z parkomatów w granicach 1 500 000 miesięcznie. Natomiast identyfikatorów na dzień 12 listopada było 6 tysięcy z groszami. 6 tysięcy? Tak, łącznie na Jeżycach i na sztuk. 6 tysięcy sztuk. Tak. Czyli 60 tysięcy. Tak. A 1,5 miliona jest parkowanych z całej strefy, czyli strefa centrum, strefa Jeżyce i ten kawałek strefa Tarni. No nie, na miesiąc, na miesiąc. No to trzeba by było bardzo jeszcze jedną rzecz, bo rozumiem, że powiem uczciwie, uważam, że ta opłata dla mieszkańców, którzy po prostu mieszkają, 120 zł na rok, uważam, że jest po prostu wygórowana i to jest drenaż po prostu pieniędzy. To znaczy się, jest to 10 zł miesięcznie, chciałem porównać, że to są 2 litry paliwa albo 2,5 i niech pan sobie porówna teraz cenę biletu tramwajowego do tego. Proszę pana, jest kwestia tego typu. Przecież musimy zrozumieć pewną rzecz, że tak jakby powiedzmy nawet by ktoś się nie poruszał, cofając się w czasie, prawda, w tej chwili samochodem, a kiedyś się poruszał tylko rowerem, to byście też państwo wprowadzili sobie strefę, bo rowery by parkowały. No jest nie, po prostu to jest, uważam, drenaż pieniędzy, bo zróbmy to uczciwie na zasadzie, powiedzmy, symbolicznie opłaty od mieszkańca 25 zł czy 30 zł na rok. To będzie symboliczna opłata za ten identyfikator. Tak, tu jeszcze się pan na koniec. Na sam koniec chciałem powiedzieć, że te 10 zł to jest najmniejsza opłata w Polsce. No, ale to jest. Jeszcze pan się tutaj na końcu zgłasza i jeszcze na końcu pana dopuszczę i na tym zakończymy naszą dyskusję. Pytanie, czy to już jest moment na dyskusję, czy jeszcze są pytania? Znaczy, pytania możemy zadawać. Ale ja bym chciał się znaczy, pytanie konkretne nie pytanie. No to na końcu pan ewentualnie będzie moment na dyskusję. Nie. Jeszcze pana bym prosił. Ja mam pytanie, to właśnie do mieszkańców i Rady Okrzydła Łazarz. Skąd wyszedł taki temat, żeby zrobić jeden kierunek na Głogowskiej, jeden pas na Głogowskiej, jeden kierunek ruch na Ładowej? I tu na Łukaszewicza. To odpowiedź poproszę przedstawicieli Rady Osiedla. Zresztą ja mówiłem nie znaczy reali. Nie do wyskoczą. No. Jak prowadzimy jeden pas na Głogowskiej, tu jednokierunkowe ulice, to do niego dojeżdżamy. To jeszcze ja myślę, że tak. Jeśli byśmy prowadzili jeden pas na Głogowskiej, to faktycznie. Tak to byłby pociąg. Spokojnie, tylko pozwól mi odpowiedzieć. My nie chcemy tego zrobić teraz. Ja wiem. Tak, my to po prostu wprowadzamy jako taki temat do dyskusji. Zamysł jest taki, żeby ten temat funkcjonował jakby w obiegu publicznym, tak? Żeby my nie chcemy, żeby mamy taką sytuację. Łukasz, chwileczkę. Chcemy doprowadzić do tego, żeby pomysł zwężenia Głogowskiej był rozważany, tak? Żeby gdy dojdzie do sytuacji, gdzie będzie wybudowana Dolna Głogowska, żeby Dolna Głogowska miała dwa pasy, żeby po prostu wtedy odciążyła ten ruch, tak? Z
tego co wiem, Dolna Głogowska jest planowana wówczas, kiedy będzie zabudowa wolnych hol. 20 lat. Wiem, ale zdaję sobie sprawę, no dożyjemy. 20 lat. Ale to jest w ogóle niezależnie od strefy, to jest w ogóle osobny temat. Proszę Państwa, moglibyśmy na temat strefy rozmawiać w zasadzie nawet jutro rana. Jest to dosyć temat, widzę, nurtujący każdego z Państwa. Teraz czas przyszedł na podsumowanie naszego spotkania, no bo także nasi goście, Państwo też pomimo czas ograniczony. Ja od razu zdradzę, że relacja z dzisiejszego spotkania pojawi się na łamach portalu Łazarz.pl. Tam także Państwo będą mogli dalej dyskutować na temat strefy parkowania. W związku z tym jeszcze na końcu zadam... Mieszkaniec, panie. Ostatnie pytanie, proszę bardzo. Dzień dobry. Witam Państwa, radny miejski, osiedlowy. Witam Państwa. Ja właśnie jako mieszkaniec, który 50 lat przeżył w tym mieście na osiedlu Święty Łazarz, konkretnie przy ulicy Małeckiego, mieszkam od urodzenia między Kanałową a Gąsiorowską. Cieszę się, że tutaj padają różne pytania, ale chciałem się podzielić tylko pewnymi refleksjami. Nie mam pytań. Łazarz liczy 40 tysięcy mieszkańców, więc jak łatwo policzyć 1%, to jest 4 tysiące. Dzisiaj jest nas tu 50 osób, to raczej nie mieścimy się nawet w granicach błędu statystycznego. Więc podoba mi się bardzo pomysł pana radnego Mikuły, że takie rzeczy niechaj się odbędą na zasadzie jakiegoś referendum, tak żeby naprawdę dużo mieszkańców tego się właśnie było wypowiedzieć. Ale do czego zmierzam? Słyszę tutaj takie głosy, że to jest fiskalizm i inne rzeczy. Ja parkuję na chodniku, na ulicy jednokierunkowej. Kiedyś tam można było parkować właśnie na chodnikach. Ulica była dwukierunkowa, w tej chwili jest jednokierunkowa. Parkowanie jest możliwe tylko w wiodełkę. Złamane są wszelkie przepisy. Ja wracam z pracy, nie wiem, muszę zrobić 3-4 rundy, żeby zaparkować. Dla mnie 120 zł na rok. Skoro stanie na samochód, na paliwo, jak mamy paliwo, policja, dostaćcie również zapłacenie mandatu, nie uważam, że 120 zł było straszną sumą. A tylko dlatego jeszcze, jako poparcie tego, powiem, że na kolejowej są prywatne, płatne parkingi i wielu moich sąsiadów, mając już dosyć ciągłej takiej ciuciu babki ze znalezieniem miejsca parkowania, wykupuje sobie, nie wiem, abonament za 100, 150 albo i więcej. No ale pytanie moje jest takie, dlaczego ja, skoro połowa samochodów na ulicy Majeckiego na tym odcinku ma to znaczenie, to są pracownicy, bądź interesanci banku, PKO S.A. na narożniku Głogowskiej i Gąsiorowskich, tylko i wyłącznie parkuje na Małeckiego, ponieważ tam jest za darmo. Po drugiej stronie, gdzie są targi, park leśny, wszyscy muszą płacić, no to logiczne, że stoją gdzieś za darmo. No to chociażby propozycja taka, jakby nie da się strefy, to przynajmniej, żeby ci przyjezdni, bo to są same prezenty, to nie są rejestracje poznańskie, to nie są samochody moich sąsiadów, bo ich znam. Niechaj oni ponoszą koszty na przykład parkowania na kolejowej, na parkingu prywatnym, skoro ma innych, a ja jako mieszkaniec, szczerze, chętnie za 120 zł chciałbym móc zaparkować w pobliżu swojego domu. Mieszkanie nie będzie. Ale nie, chodzi mi tylko o to, pani radna, że propozycja moich sąsiadów jest taka, weź się przenieść na kolejową. A ja bym słyszał o fiskalizmie, tam zapłacę 100 na miesiąc, a dzięki sobie zapłacę 120. Pan na kolejowej ja też, jak to będzie pan chce. Ja myślę, że będę, bo jeżeli chcę bardzo... Dobrze, no to jeżeli nie ten wydrok, a to tylko pytanie, nie wiem, jeśli pytanie, co można ewentualnie, że miał to mieszkanie na parkowaniu. Ogólnie już teraz wrzucam, bo mamy dni, trzeba kończyć, dziękuję. Kopertę sobie kupię też. Jeszcze panią radną Katarzynę Kratkowską dopuszczam na koniec do głosu. Czuję zupełnie wyróżniona, też on też bardzo dopuścił. Ja tylko się zgłosiłam wcześniej pozytywnie do pani z Rady Osiedla Winda, żebyście państwo czytali to pismo, bo to pismo jest źle sformułowane, że w związku z planami wprowadzenia, bo faktycznie sugeruję, że te plany już są i w zasadzie jesteście skazani na to, żeby je tam jakoś tylko ubrać w jakiś szczególik jeden czy drugi. No, ponieważ to nie jest pismo, które wyszło po uchwaleniu przez Radę Miasta intencji wprowadzenia strefy na Wilcie. Bo gdyby tak było, taka uchwała,
to ono byłoby uprawnione, że w związku z planami. W związku z czym no, jest, napisał urzędnik, rozumiem, że to jest prawdopodobnie uzgodnione z prezydentem, tak zakładam, że są, albo to są plany samego ZTN-u, jeszcze prezydent też o tym nie wie, no bo kolejność jest taka, że prezydent proponuje Radzie Miasta uchwałę, w tym wypadku ta uchwała musi być podjęta przez Radę Miasta, nie przez prezydenta. Więc to tylko było takie jakby zastrzeżenie, że wszystko jest możliwe i tak już to mówił tutaj pan radny Mikuła, pani radna Witka Dudziak też o tym mówiła, tak? Także tylko, żeby o tym pamiętać. Ja rozumiem, że dzisiaj jesteśmy na spotkaniu z radą się tam Łazarz, święty Łazarz, która to rada proponuje wprowadzenie strefy. Ja słucham tej dyskusji i tylko ja osobiście mam wątpliwości co do wprowadzenia strefy, słucham tej dyskusji i też tylko apelowałam i apeluję, żeby dobrze to rozważyć, bo za chwilę my, radni, usłyszymy, że Rada Osiedla Święty Łazarz i ludzie na Łazarzu oczekują, że Rada Miasta uchwali strefę na Łazarzu, bo taki będzie pobudzenie. Jeżeli nie, no to dobrze. Natomiast to do ostatniego głosu pana, no niestety takie jest założenie, takie się wydaje jakieś założenie, tylko potem praktyka życia, tam gdzie ta strefa obowiązuje, a są banki, na przykład jest taka, że banki wtedy szybciutko wykupują koperty na pana ulicy, zamiast nie wiem, 30 miejsc nagle okazuje się, że jest 20 do dyspozycji i dalej tam walczycie o to miejsce i pan dalej jeździ i szuka tego miejsca, tak? Ale pan płaci 120 zł. Ale jeżeli tylko mogę, bo jak mówimy o fiskalizmie, to koperta na pewno kosztuje więcej, więc przynajmniej interes byłby dla miasta mimo braku miejsc parkingowych. Ale oni tyle nie wykupią tego. Jeszcze pani radna, zgłaszała się pani Maria Łazarz, przewodnicząca zarządu Rady Osiedla Święty Łazarz, ale zadam jeszcze pytanie do państwa radnych. Czy są państwo radni za wprowadzenie strefy parkowania na Łazarzu? I bym prosił odpowiedź tak lub nie. Tutaj po kolei pan radny Bartosz Zawiania. W obecnej formie, jeżeli chodzi o wprowadzenie z jej całkowitą propozycją, jest tak jak wstępnie mówiłem, bez badań, czyli od ulicy, jeżeli chodzi o zakres Polaka Kofera, czyli poza drugą ramę komunikacyjną, to oczywiście nie. Pani radna Lidia Dudzia? Dopóki nie zorganizujemy parkingów w Park and Ride i innych parkingów oraz nie uporządkujemy, nie wyremontujemy ulic, Kolejowa, Kociuszewskiego i wiele, wiele innych, to nie ma mowy wprowadzenia strefy. Pan radny Łukasz Mikuła? Jeżeli jest realizacja tych postulatów, przynajmniej części Rady Osiedla, czyli strefa 30, remont chodników, miejsca odpoczynkowe z ławkami, nowe nasadzenia drzew i zieleni, to tak. Pani radna Katarzyna Kretkowska? Ja już mówiłam, wypowiadając się wcześniej, że mam bardzo dużo wątpliwości. Na dzisiaj jestem na nie, jeśli chodzi o wprowadzenie strefy płatnego parkowania dla mieszkańców Łazarza na Łazarzu. Natomiast co do pozostałych elementów tego, co widzę w tych postulatach Rady Osiedla, to jestem za. Tak? I pan radny Wojciech Wośkowiak? Przy uwzględnieniu postulatów, które zostały skierowane przez Radę Osiedla, za. I jeszcze dopuszczam do głosu panią Marię Łazarz, przewodnicząca zarządu Rady Osiedla Święty Łazarz. Przepraszam, musiałam być na... Tak, przepraszam. Ja chciałam tylko powiedzieć, że myśmy zostali zobligowani do przygotowania tych propozycji do strefy przez pismo, które było skierowane do Rady i w nim było napisane, że w związku z planowanym rozszerzeniem strefy. Czyli to nie jest nasz pomysł, myśmy tego nie wymyślili, tylko to było zapytanie i w trybie administracyjnym Rady Osiedla w ciągu 30 dni musiało odpowiedzieć. Nie rozumiem, dlaczego inne rady na to pismo nie odpowiedziały. Mamy taki obowiązek i musimy to robić. Także to jest akurat odpowiedź na to pytanie, skąd się to wzięło, że my chcemy. Dostaliśmy zapytanie i przygotowaliśmy na to odpowiedź. Natomiast ja muszę powiedzieć teraz prywatnie jako mieszkaniec Łazarza, który kiedyś był zmotoryzowany, a teraz poruszam się o trzech nogach, czyli dwie nogi i kula. Kula dlatego, że stan chodników na Łazarzu, rozjechanych przez samochody, nie mieszkańców, jest taki, szczególnie to na Kacprzaka, na Wprost Morawskiego przy przywodzie. Niegoleski, tak. Ale to już nie ważne. Tych ulic jest full. Takich ulic, które wymagają natychmiastowych remontów na Łazarzu, mamy to skatalogowane. Jest, no zaraz powiem, jest ich 15.
I czemu te ulice, one były nieciekawe, były bardzo zniszczone. Natomiast zdewastowane zostały w ciągu ostatnich 10 miesięcy. W momencie, kiedy wprowadzono strefę na Jeżycach, wszystkie te samochody zaczęły parkować na ulicach Łazarskich. Strefa była na Śniadeckich i w tym rejonie, dlatego tam już się to unormowało. U nas na Kasprzaka, na Niegolewskich, na Kolejowej, na tych wszystkich ulicach zrobiły się parkingi. Nasadziliśmy jako Rada Osiedla Zieleń drzewa, które zostały staranowane samochodami nieosobowymi. To są już półciężarówki. Proszę się przejść. Ja sobie pozwoliłam ostatnie 3 tygodnie chodzić i liczyć samochody. I robiłam zestawienia. Idąc od Hetmańskiej do Parku Wilsona, bo to jest moja trasa, gdzie się poruszam, liczyłam samochody. Na Lejku Łazarskim, tak zwanych PZ-ów, 45 sztuk codziennie. Na odcinku Rynek Łazarski, obojętnie która strona wybierzemy, w godzinach 8 do 16. To ja podaję te godziny, kiedy funkcjonuje strefa. 3 samochody z poznańską rejestracją. Reszta to są klienci banków, pracownicy. To nie jest tak, że kopertę wykupi bank i wszyscy tam będą parkowali i nie będzie miejsca. Wykupuje tylko na samochód służbowy bank. Pracownicy, którzy tam pracują, oni nie wykupują koperty. Oni będą musieli zapłacić za to parkowanie. Dlatego jako wróg do tej pory strefy w tym momencie jestem zwolennikiem, bo liczę na to, że chodniki, które my za ciężkie pieniądze remontujemy, zostaną odrestaurowane. Powoli. Ja chciałam powiedzieć, jaki jest koszt. Planowaliśmy w tym roku z Funduszu Rady Osiedla 390 tysięcy przeznaczyć na 3 chodniki. Wstępna szacunkowa kalkulacja, która została nam przesłana przez Zarząd Dróg Miejskich, jedna ulica Chełmońskiego 390 tysięcy. Czyli remont tych 2 chodników odsuwa nam się w czasie. W ten sposób my Łazarza przez najbliższe 50 lat nie wyremontujemy, a to, co wyremontujemy, proszę się przejść, już jest rozjechane przez samochody. I to jest takie zamknięte koło. My nie potrafimy z tego wybrnąć. Myślę, że zmiana sposobu parkowania połączona z remontami chodników, z remontami ze środków rady i z remontami ze środków, jeżeli do wprowadzenia strefy dojdzie i miasto będzie musiało remontować chodniki i przy tym wprowadzimy zmianę systemu parkowania, ja myślę, że to nam da, że te chodniki zaczną wyglądać i ulice inaczej. To tak króciutko, mnie nie było, nie wiem, o czym było dyskutowane przez pewien czas, to tak krótko. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, temat strefy parkowania, która jeszcze nie zostaje wprowadzona, budzi tutaj wiele emocji. Myślę, że temat ten będziemy poruszać jeszcze nie raz. Na pewno dosyć często będą Państwo mogli śledzić informacje dotyczące strefy parkowania na portalu Łazarz.pl, z którego dzisiaj będzie też szczegółowa relacja, łącznie z wideorelacją. Dziękuję. Za spotkanie w dzisiejszej dyskusji bardzo dziękuję Pani Radnej Katarzynie Kretkowskiej, Panu Radnemu Łukaszowi Mikule, Pani Radnej Lidii Dudziak, Panu Radnemu Bartoszowi Zawieli, Panu Radnemu Wojciechowi Wojskowiakowi, przedstawicielom Rady Osiedla Świętego Łazarza oraz przedstawicielom Zarządu Dróg Miejskich. Dziękuję bardzo.